Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj zrobimy stronicowanie tabeli. Ostatnio robiliśmy powtarzające się grupy i to jest bardzo proste, ale z tabelą, która jest takim jeszcze beta elementem, dosyć nowym elementem właśnie w Babu, jest troszeczkę trudniej. Na początku przygotujemy sobie troszeczkę danych, zrobimy sobie nową tabelę. Product. Każdy produkt będzie miał nazwę, name, typu tekst, więc jeszcze raz, name, typu tekst. Jest create, dodamy sobie jakieś produkty przykładowe, więc item 1 i item 2. Zaznaczę, żeby nas nie informowało, że udało mi się dodać taki wpis. Item 2. Dobrze, mamy te elementy. Następnie dodamy sobie przycisk, który szybko nam je skopiuje oraz wyświetlimy je w naszej tabeli. Dodam sobie tutaj layout, ustawię na kolumn, aby układać elementy od góry do dołu. Następnie biorę sobie naszą tabelę, ustawiam ją na pełną szerokość od 0 do 1200, wysokość od 0 do nieskończoności. Niech będzie na środku strony. Zróbmy od razu preview, zobaczmy, jak to wygląda. Oraz tutaj w tej tabeli będziemy wyświetlać nasze produkty, a źródłem danych jest nasza baza danych. Idziemy do naszej bazy danych i wyciągamy sobie nasze produkty. OK, na samej górze, albo gdzieś po prostu, tak, może być na samej górze. Dodamy sobie Make First, przycisk, który nam szybko skopiuje te nasze elementy, więc damy sobie Copy List of Things i idziemy, kopiujemy nasze produkty, po prostu wyciągamy z naszej bazy danych wszystkie produkty i kopiujemy, będziemy po prostu je kopiowali. Odświeżamy sobie, wyświetlamy naszą tabelę, wyłączysz tryb Debug, ok, i w tej naszej tabeli od razu wyświetlimy tutaj w tych naszych wierszach odpowiednie rzeczy. Mamy tutaj, jak weźmiemy na wiersz, to zobaczmy sobie, że wyświetlamy dokładnie 3 wiersze. Tak, zostawimy. Wyświetlam sobie tutaj naszą kolumnę. Na początku wyświetlimy sobie row index, numer po prostu wiersza. Weźmy ten nasz element, ustawmy na pełną szerokość od 0 do nieskończoności, tak samo wysokość. OK. Mamy tak te nasze elementy zaznaczone. Na samej górze pierwszy wiersz to jest nasz nagłówek, więc możemy sobie skopiować tutaj ten nasz tekst, przeciągnąć go i wpisać tutaj na sztywno ID. ID. OK. Duplikuję, Ctrl D i przeciągam sobie obok. I obok będziemy mieli product name. Dobrze. Trzeciej kolumny nie potrzebujemy, więc możemy ją sobie szybko usunąć. OK. I mamy tutaj row index, Ctrl D, przeciągam znowu ten nasz tekst, Ctrl D, po prostu nam kopiuje i to bierzemy product name. Jest, product name, jest. Wysokość tego wiersza troszeczkę jest za wysoka moim zdaniem, więc ustawimy sobie wysokość minimalną od 0 do nieskończoności. Fit height to content, aby nam się wszystko ładnie dopasowało. Zróbmy preview, zobaczymy teraz, jak to wygląda. Wyłączyłem tryb debug. OK, jest bez trybu debug. Mamy sobie nasze elementy. Klikam kopiowanie, czekamy chwilę, mamy więcej elementów. Tam już będą 4. Za chwilę jeszcze raz klikniemy, będzie jeszcze więcej, więc weźmiemy sobie tekst na górze, Ctrl D na tym naszym tekście jeszcze raz, weźmiemy Ctrl D, wyciągnę sobie tekst na samą górę, żebyśmy wiedzieli, ile mamy elementów w tym naszej bazie danych, ile wszystkich mamy elementów. Więc pójdziemy do naszej bazy danych, tu jest search for i poszukamy sobie produktów i wyciągniemy count, ile ich jest. Dobrze, Ctrl D możemy sobie zduplikować teraz. I znowu damy to jako layout previous i tutaj będziemy pisali, na której stronie jesteśmy w tej naszej tabeli. Ale to nasza tabela nie ma w ogóle takiej informacji, na której jesteśmy stronie, więc dodam tutaj custom state page. Page to będzie po prostu numerek, number. Na dzień dobry ten numerek to jest po prostu jeden, jedynka. Więc tutaj w tym naszym tekście niżej wyświetlimy sobie, napiszemy page i weźmiemy sobie custom state z naszej tabeli. Weźmy sobie teraz dynamiczny element. Mamy tutaj tabela, ok, page jest i znowu policzymy sobie off. No i znowu, nie wiemy, ile ta tabela ma elementów. Table product, tutaj zobaczcie, mamy page, nie mamy informacji, ile jest tych elementów. Mamy tu jeszcze kolumny, komórki, wiersz, 0, ale nie mamy jak się zbytnio dostać do tego elementu, ile tych wszystkich jest rzeczy, więc znowu bierzemy, idziemy do naszej bazy danych i szukamy, ile tych naszych produktów jest, ale my teraz liczymy sobie, ile jest stron. A strony mamy podzielone na 3, więc dzielimy sobie na 3, jest, jeszcze raz, trójeczka, 3, 3, 3, czwórka mi wyszła, więc poprawmy na 3, ok? I z tego weźmiemy sobie ceiling, czyli sufit, po prostu, żeby nam
dociągnęło do całości. Dobrze, więc tyle będziemy mieli stron. Zróbmy F5, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Mamy wszystkich elementów 8 i wyszło nam, że mamy 3 strony, bo 8 podzielić na 3, wychodzi nam 3 strony niepełne. Na ostatnim mamy 2 elementy. Jak sobie jeszcze skopiujemy i jeszcze raz do tych elementów zacznie nam lecieć coraz więcej. Teraz usunę sobie tekst, usunę ten nasz przycisk, weźmiemy ten tekst tutaj na samej górze, który jest, damy mu na przykład szerokość, zgrupujemy go w grupę typu wiersz, grupa typu wiersz, która będzie miała szerokość 1200 maksymalnie, niech będzie na środku i dodamy sobie jeszcze 2 przyciski, które będą nas przenosiły na następną stronę i poprzednią. Więc przenoszę sobie, cofnijmy, przenoszę sobie ten nasz przycisk do grupy A tutaj, do takiego jakby naszego nagłówka. Jest w tej naszej grupie, rozrzucimy elementy prawo-lewo, prawo-lewo i tutaj damy sobie przycisk previous. Dobrze, pierwszy, ustawmy mu wielkości od 0 do nieskończoności fit with to content, a wysokość ustawię mu 50. I jeszcze Ctrl D, będziemy mieli drugi przycisk, następna strona. Dobrze, w tej naszej grupie jeszcze dodam sobie troszeczkę przestrzeni w taki sposób, że tu piszę 10, dzięki temu te przyciski nam się rozjechały. Jak bierzemy poprzednią stronę, to idziemy i ustawiamy set state of an element. Będziemy tutaj pracowali na tym custom state naszej grupy, więc ustawiamy set state of an element w naszej grupie, to jest table w naszej tabelce, table product, ustawiamy page, który będzie równy tyle, ile tam teraz jest, table product page minus 1. Odejmujemy sobie 1. OK, ale to będziemy robili tylko wtedy, kiedy w naszej tabeli jest więcej niż 1, tak żebyśmy nie zeszli do 0. Więc zadamy sobie tutaj warunek, że nasza tabela jest na stronie większej niż 1, na przykład 2, wtedy przejdziemy na pierwszą stronę. Jak jest 3, to przejdziemy na drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ja zrobię sobie teraz, mamy ten przycisk, mamy workflow, skopiuję sobie to wszystko, copy, wkleimy paste, dobrze, i damy drugi przycisk, podepniemy się pod przycisk next, ok, i teraz musimy mieć ograniczenie, że nasze page jest mniejsze niż, i znowu musimy pójść do bazy danych i dowiedzieć się, jaka jest maksymalna strona, więc idziemy, szukamy wszystkich naszych produktów, liczymy je, to będzie count, dzielimy przez 3, bo taka jest wielkość naszej strony, więc dzielimy, czy udaje nam się tu dzielić, no niestety, zobaczmy, nie jest możliwe takie podzielenie te w tym elemencie. Może spróbujmy sobie ustawić jeszcze w settingsach feature'y. Tu mamy wersję, jest możliwość, zobaczcie, dodać takie nawiasy. OK, potwierdziłem. Odświeżymy sobie teraz naszą aplikację. Będziemy mieli nawiasy. Zobaczymy, czy z tymi nawiasami uda mi się taka magia. Albo zróbmy jeszcze w inną stronę, mianowicie workflow. Weźmy sobie o ten workflow. Tutaj nasze ograniczenie. I spróbujmy budować wszystko w drugą stronę. Czasami tak właśnie się nam udaje w Bablu robić, że od drugiej strony budujemy sobie rozwiązanie. OK, jesteśmy tutaj, zróbmy clear i na początku zrobimy, pójdziemy do naszej bazy danych i zobaczymy, ile jest tych naszych produktów, więc bierzemy kanta, dzielimy to sobie przez 3, OK, wyciągamy sobie stąd sailing i patrzymy teraz, jak już mamy to wszystko wyliczone, patrzymy, czy to jest większe niż table. Jeżeli jest większe niż ta strona, to wtedy pozwalamy na odjęcie, więc na dodanie, czyli pójście dalej. Next, następny. Jest. Mamy już to zrobione. F5, zobaczmy, jak to wygląda. Jesteśmy na pierwszej stronie z 11. Klikam next. Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj nam się nic nie zmienia, bo te nasze itemy tak podobnie się nazywają, więc ja jeszcze zmienimy sobie ten name jednak na unique ID. Te unique ID będzie po prostu wyjątkowe zawsze, więc zobaczmy sobie. Skopiuję go sobie, Ctrl F wyszukuję, klikam next. Nie udało mi się kliknąć. Klikam sobie next, przeszliśmy na drugą stronę. Jesteśmy cały czas na tym samym page'u. Nic tam się nie zmienia. Dlaczego? Bo musimy jeszcze pójść i ten custom state wykorzystać w tej naszej grupie, w tej naszej tabeli. Więc wracamy tutaj. Tu mamy gdzieś źródło danych. Źródło danych, zobaczcie, jest. Co musimy zrobić? Ominąć pierwsze x stron, które już przejrzeliśmy, czyli pierwszą, drugą i tak dalej. Więc bierzemy sobie tutaj skip albo item, daj mi wszystkie elementy from zaczynające się od 3 razy i tu musimy sobie policzyć, ile tych elementów mamy ominąć. No to nie jest takie łatwe, bo znowu
Tutaj te razy jest już ograniczone, więc dodamy sobie jeszcze jeden custom state do naszej tabeli. Add custom state. Damy sobie po prostu item. Spróbujemy w ten sposób. Nazwiemy sobie w ten sposób. To będzie number, ok? I znowu będziemy musieli to zawsze wyliczać. Na dzień dobry omijamy 0 elementów. Więc tu bierzemy sobie items i z tej naszej tabeli table product items omijamy te elementy. Ok, możemy tutaj dać. Tu będzie nam łatwiej iść z. Dobrze, damy jedynkę. Ok, i tu jak te custom state ustawiamy jeszcze raz tych naszych workflow, to musimy jeszcze ustawić ten drugi state, czyli item. Idziemy i bierzemy. Jak dodaliśmy sobie plusa, albo możemy sobie. Dobrze, zróbmy tak. Mamy ten nasz element, itemy. Teraz ile itemów musimy ominąć, jak jesteśmy na kolejnej stronie? Tak naprawdę powinno to być 3, albo dokładnie table product page i to tu dodajemy jedynkę, więc mamy plus 1, ok, i to wszystko mnożymy przez 3. Mnożymy przez 3, ale wydaje mi się, że wcale tej jedynki nie muszę dodawać, dlatego że tam zaczynamy od itemów 0. Więc zróbmy sobie po prostu table page product page razy 3. Ok, w ten sposób. I podobną rzecz zrobimy sobie przy robieniu na poprzedni element, czyli znowu bierzemy sobie w items, wpisujemy tyle, ile mamy w table product page razy 3. Teraz zobaczymy, czy będzie nam to dobrze działało. Więc mamy sobie pierwszy element. Jest pierwszy element, klikamy sobie next. A jak mam tego starcza, to nie mogę kliknąć next, więc dodam sobie tutaj margines duży do tej naszej grupy od góry, żeby nam nie przeszkadzało to przed 100. Ok, odświeżamy tu F5, jest, mamy nasz next, biorę sobie pierwszy element, klikam next, przechodzimy do drugiej strony, zobaczcie, nie ma go. Klikam do, możemy cofnąć się znowu albo odświeżyć jeszcze raz naszą stronę, jest, mamy setkę, klikam next. Czyli pojawi nam się ten element? Nie ma, nie widać go. Biorę sobie previous. Czy teraz się nam pojawił? Też nam się nie pojawił, więc też ominęło. Możemy sobie zrobić teraz version debug. Debug mode równa się true i zobaczyć, jakie mamy tutaj wartości. Więc mamy na dzień dobry. Odświeżamy sobie naszą aplikację. Zróbmy inspect, będziemy mieli tutaj 0 i 3, tak mi się wydaje, powinniśmy coś takiego mieć. Możemy tu poszukać sobie naszej tabeli, table product i mamy 0 i 1, czyli tak naprawdę omijamy 0 elementów. Dobrze, zróbmy next, kliknęliśmy sobie tutaj stop, klikam next, jesteśmy na drugiej stronie, inspect, bierzemy sobie tabelka, table product i omijamy pierwsze 3 elementy, jesteśmy na drugiej stronie. Dobrze, klikniemy previous i teraz zobaczmy, co nam pokaże. Table product i jesteśmy items 6 aż mamy, więc troszeczkę za dużo. Powinniśmy mieć tutaj znowu 0 w tym przypadku, więc przy przechodzeniu niżej źle wyliczamy sobie. Jak przechodzimy previous, to tutaj robimy strona, na której jesteśmy razy 3, a zróbmy sobie minus 2 na tym, więc zdajemy sobie minus, dwie strony, ok, dwójka, jest i to pomnożymy przez 3, razy 3, ok. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało i czy za dużo nie będziemy usuwali. Więc znowu, możemy sobie, o, najłatwiej będzie przy tym debugowaniu, przy tym rozwiązywaniu tego problemu, wyświetlić sobie te dwie wartości, pełna szerokość od 0 do nieskończoności, jest, wypiszemy sobie table dynamicznie, dynamiczne dane, table page, jest, Ctrl D i jeszcze niżej wyświetlimy sobie items. Dobrze, tak będzie nam dużo łatwiej debugować niż po prostu tryb debug. Więc na dzień dobry, co my tutaj mamy? Czy mamy jakieś wartości w tym elemencie? Powinien być page wypełniony oraz powinien być wypełniony też nasz tekst. Czy to nam dobrze dodało? Chyba tak. Klikniemy sobie next, zobaczmy, co teraz się zmienia. Zmienia się nam strona, ale te teksty mi się jeszcze nie wyświetlają. Popracujmy sobie nad tym. Tu jest page, ok, dobrze. Dobrze się.
Te teksty są tutaj po lewej stronie, więc odświeżam sobie i jeszcze raz patrzymy, badamy, jak to działa. Mamy stronę pierwszą, omijamy 0 elementów. Bierzemy dalej, mamy drugą stronę, omijamy 3 elementy. Dobrze, mamy trzecią stronę, omijamy 6 elementów, czyli pokazujemy 7, 8 i 9. Dobrze, next, 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 przechodzimy do ostatniej strony, 11 jesteśmy, omijamy 30 elementów. Dobrze, teraz się cofniemy, omijamy 27. Jeszcze raz się cofamy, omijamy 24. Wróćmy do strony pierwszej, już dalej nie możemy zejść i omijamy 0 elementów, wyświetla nam się pierwszy element. Jeszcze raz zróbmy to wyszukiwanie, klikamy sobie next, nie ma tego elementu, klikam previous, z powrotem jest. Jeszcze raz weźmiemy trzeci, teraz trzeciego szukamy, wyjdziemy dalej, jest trzeci tutaj. Jeszcze raz spróbujmy sobie, jesteśmy na stronie pierwszej, biorę go sobie ten nasz element, wyszukuję go, ok, jest. Odświeżam i znowu mi się pojawia, więc jeszcze tutaj dodamy sobie gdzieś jedynkę, żebyśmy troszeczkę więcej elementów ominęli. Tutaj mamy, omijamy tyle i jeszcze do tego dodamy plus jeden. Zobaczmy, czy tak będziemy mieli dobrze. Zacznijmy omijanie od jedynki, nie od zera, więc tutaj w tej naszej tabeli w custom state zmieniam na jedynkę, ok? Więc zaczynamy od jedynki. Weźmy z naszej bazy danych pierwszy produkt, zobaczmy jaki on jest. Tutaj unique ID jest mi potrzebne, więc dodam sobie jeszcze pole unique ID. OK, wyciągamy ten pierwszy element, odświeżam naszą aplikację, zobaczymy, czy po omijaniu jedynki pojawia nam się. Jest. Jest, bierzemy next. Dobrze, więc jesteśmy, pominęliśmy 3. I czy tak powinno być? Jak tutaj znowu wrócimy sobie do pierwszego elementu, bierzemy sobie ten trzeci, odświeżamy, on nadal się nam pojawia, więc jeszcze przy zmianach w custom state'a też dodamy sobie wszędzie jedynkę przy omijaniu tych elementów. Jeden, jest. I wracamy tutaj. Znowu wyliczamy, wyliczamy. Dodamy do tego też jedynkę, czy powinniśmy. To jest nasz następny przycisk, więc dodamy też jedynkę plus jeden i zrobimy jeszcze raz testy. Więc odświeżamy sobie na dzień dobry ten nasz pierwszy element z bazy danych. Czy się wyświetla? To jest pierwszy, więc... Tak, wyświetla się. Patrzymy trzeci, czy się nam pojawi. Jest ten. Klikam next. Nie ma go. Weźmiemy ten 850. Zobaczmy, który to jest element. To jest trzeci tutaj mi pokazuje, chociaż wydaje mi się, że to może być losowe. Już te elementy w tym miejscu mogą nam się wyświetlać. Mamy 850. Zróbmy previous. Nie mamy 850. Na następnym elemencie też nie mamy 850. Wydaje mi się, że już to rozwiązanie jest dobre, będzie poprawne przy naszym wyświetlaniu. Możemy sobie zmienić tutaj na item 3. OK. Item 4. Item 4. OK. Dobrze. Mamy więc te elementy. Pozostałe usunę całkiem, żeby nie były nam, nie przeszkadzały, więc tu pousuwamy te elementy, zobaczymy dokładnie 4 elementy, jeszcze ostatnie testy tym sposobem zrobimy. Stronicowanie powtarzającej się grupy jest dużo, dużo łatwiejsze, więc jeśli chcesz robić stronicowanie, to zalecam Ci jednak używać repeating group, a nie tabel. Dobrze, jeszcze mam tu elementy, 3, 4, pyk, 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 usuwamy, delete, jest i wracamy. Mamy 4 elementy tylko. Odświeżamy naszą aplikację i zobaczymy, jak teraz wygląda, ale jeszcze w tej naszej tutaj stronie posortujemy je, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że coś nie działa dobrze. Więc sortujemy sobie po nazwę, czy malejąco, zróbmy jest na początku, bo powinno być nie, więc mamy i wyświetlimy jeszcze tutaj nazwę, nazwę name, ok, jeszcze pewnie sortowanie w drugą stronę zrobimy sobie. Odświeżamy, mamy nazwę, dobrze, mamy więc element czwarty, trzeci, drugi, bierzemy sobie next i znowu mamy już element pierwszy, super, cofamy, wracamy i tym sposobem działa nam to dobrze, więc podebugowaliśmy sobie, ponaprawiliśmy naszą aplikację, zobaczyliśmy jak działa, no i zrobiliśmy w końcu stronicowanie, wydaje mi się, że działa wszystko dobrze, ale tak jak mówię, powtarzającej się grupie to robienie stronicowania jest bajecznie dużo prostsze, dlatego, że jak mamy repeating group, od razu to pokażę, tutaj mamy repeating group, mamy workflow, to możemy sobie na tym repeating group, zobaczcie, zawołać od razu akcję, element actions, show previous, albo pokaż mi poprzednią stronę, pokaż mi następną, albo idź mi do konkretnej strony, na przykład do ostatniej, więc repeating group jest dużo, dużo lepsze.
do robienia stronicowania. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, żebym nagrał dla Ciebie jakiś fajny filmik, albo jeżeli chcesz, żebym zrobił dla Ciebie jakąś fajną aplikację, napisz do mnie maila lub zostaw komentarz. Cześć!